Na hierarchii SMP od jakiegoś czasu panuje groźna choroba. Choroba nazywa się Shortsy. Wynika ona z groźnego genu, który nosił nazwę Gen Z. Ja jednak spróbuję ukoić chorobę, otwierając nowy biznes, polegający na wyduszeniu jak największej ilości emeraldów od graczy. Otworzę kebaba. Kebaby ostatnio stają się coraz bardziej popularne za sprawą pana Kryki i król Menela. Oglądając ich odcinki, doszedłem do jednego wniosku. Aby kebab robił wrażenie i smakował mala, musisz dać najgorszego możliwego kursona, nazwać go kraftowym. To największa lekcja, jaką możecie od niej dostać. Nazwałem swojego kebaba Doner Caster World. Nawiązywać będzie to do epoki lodowcowej i lepszej jakości mięsa. Wiecie, takie kuszenie klienta. W szkole graficznej nauczyłem się, że logo restauracji musi mieć dwa kolory. Czerwony i żółty. Czerwony, bo kojarzy się z krwią, czyli soczystością. A żółty, bo papież podobno lubił jeść. Weź demo, ten kebab to dobry jest? Mam odpowiedzieć szczerze? Oczywiście. To nie. To ja poproszę dwa. O, ale mam kaca. Strasznie wczoraj zechlałem. Paliłem wodorosty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano. Bo mam obowiązki. Mam świnie. Niektórzy mówią, że nie można pić, jak ma się świnie. Ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Marcos ma problemy z podcastami. Podobno znalazł osobę, do której nie może dać w tytule Anarchii SMP, żeby się oświadczenia zgadzały. Muszę mu pomóc. Wbicie tego głupiego łba, że Anarchia SMP to nie wyjście. Ale wiecie, jak to jest ze świniami. Albo umierają na raka, albo są strasznie niedojrzałe i płaczą, gdy są małe oświetlenia. Mówię mu, bierz przykład z JJ Jokera. Gość zniknął na kilka lat, potem wrócił znowu, zniknął, wrócił i obrażał innych popijając piwo przed monitorem, potem znowu zniknął i wrócił, by nagrać odcinek z Kaspirem. To się nazywa poświęcenie dla widowni. Jak to kiedyś powiedział, zawsze będzie dla nas grać. Dlatego gra nam na nerwach. Ale mnie brzuch boli po tych kebabach. No on tam dodał. Salamonelle? To mnie lepsze by były kebaby, gdyby były w kształcie kopuły. Może dlatego mnie brzuch boli. Cześć Bartek. Powiedz mi, ten kebab od Dema to dobry jest? Mam odpowiedzieć szczerze? Oczywiście. O tak. To tak średnio. Myślałem, że będzie robił wrażenie. Też tak myślałem. Ale zamiast tego mnie brzuch napierdziela. To chyba dobrze. Oczywiście, że dobrze. Kolejną rzeczą, którą nauczyłem się od popularnych kebabużerców, jest to, by brzuch bolał po ich zjedzeniu. Popatrzmy przykładowo na takiego pana Krykę. On to dobrze wie, kogo promować. Kebaby z salmonellą. To jest to. Dodatkowy smak i dodatkowe białko, które jak wiadomo przy treningach jest najważniejsze. Trenuję od kilku dobrych miesięcy. Codziennie ćwiczą największe tajniki PvP pomiędzy graczami. Zdradzę wam kilka z nich. Jak przegracie, piszecie haks. Bo to pewne, że przegrywać się nie da. Jest albo wygrana, albo ewentualny remis. Jak ktoś jest od was lepszy, to na pewno gra na Huzuni i ma kill aurę. Albo makro. Jeśli jednak wygracie, pokażcie szacunek przeciwnikowi pisząc mu GGS. Co dosłownie oznacza dobra gra. Ekstremalnie trudne zwycięstwo. To taki skrót. Jako iż ja jestem bardzo honorowym graczem, piszę GGS po każdym wygranym meczu. Niech przeciwnicy wiedzą, że dobrze się bawiłem i miałem przyjemność walczyć z tak dzielnymi i trudnymi przeciwnikami. Jako iż jestem nowym papieżem, kluczem do zgarnięcia sobie większej publiki jest prowadzenie wywiadów. Jestem ciekaw, co ich najczęściej denerwuje, wtedy mogę zmienić kilka rzeczy jako nowy papież. Zapytacie, co jeśli będzie to naprawdę trudne do osiągnięcia? Będzie dało się to zrobić? Odpowiem wam. Jeszcze jak! Widzicie, tak naprawdę był tylko jeden papież, chociaż zwano go drugim. Wiedział, jak zachęcić dzieci do wspólnej rozmowy przy kremówce i pokazał innym kandydatom na papieża, co oznacza kolor żółty. Wiecie, to jest tak jak z żółtym śniegiem. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że kolor oznacza oryginalność, oczywiście żółty. Chodźcie, zapytajmy, co denerwuje graczy hierarchii SMP. Cześć, Admur. Co cię najczęściej denerwuje? Małe wyświetlenia mnie denerwują. To, że miniaturki mi się nie klikają. To mnie najczęściej denerwuje. Okej, dzięki.
Bartek, co cię najczęściej denerwuje? Będę budował. A co będziesz budował? Kopułę. O, okej. Okay. Cześć Edek, co cię najczęściej denerwuje? Wysokie procenty mnie denerwują. Płacimy Demowi tyle kasy, a ten to wydaje na swoje. Kiedyś będę nagrywać nasze rozmowy i wrzucę nieśmieszny film na temat prawdy o hierarchii SMP. Obiecuję ci to. Jasne, jasne. Demo, co cię najczęściej denerwuje? Denerwuje mnie ten dynamiczny montażysta. Dynamiczny youtuber. Edward. Inaczej Jedek. Ale bym się śmiał, jakby sobie ten głupi ryj rozwalił podczas spadania do jaskini. O, faga, hej, przepraszam, co cię najczęściej denerwuje? No, ważenie mikstur. Mikstury wysokiego skoku, ogólnie mikstury, palenie kelbów, węgiel drzewny, taka sytuacja, no nie? Ale przepraszam, ja cię pytam, co cię najczęściej denerwuje, a nie interesuje. No, mikstury, palenie kelbów, węgiel drzewny, blok powietrza, ważenie mikstur. To mnie najczęściej interesuje. Nie podoba mi się. Podsumowując, nic nie trzeba zmieniać. Nic związanego z kościołem. To po co mam się starać, prawda? Dobrze, idziemy na kremówkę. Złoto zło, widzowie. Mniejsze, większe, Edek. Wszystko jedno. Proporcje są umowne, a granice zatarte. Jestem świątobliwym influencerem. Samo dobro czyniłem w życiu. Więc jeśli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale. To jest święty cytat Wiedźmina. Co ciekawe, okazuje się, że już sam Wiedźmin wiedział, że Edek jest zły. Dynamiczny montaż. Kto to wymyślił? Podczas polowania na potwory najważniejsza jest jedna sprawa. Exp. Dlatego po co latać po potworach, jeśli można zrobić ekspiarkę? To chyba jasne, że to najszybsze i najrozsądniejsze wyjście. Jak możecie się domyślić, najlepsza ekspiarka to ekspiarka zombie. Ten zban Edek zrobił sobie ekspiarkę Endermanów. Ale po cholerę mu tyle pereł. Zawsze wiedziałem, że tylko ja na tym serwerze myślę inteligentnie. Mam wysoki iloczyn inteligencji. Dlatego do moich kebabów dodaję mięso zombiaka. Tanio wychodzi, a jakość jest prawie ta sama, co w przypadku baraniny. Piękne, soczyste, pachnące zgniłe mięsko. Idealnie. Wszyscy na serwerze wiedzą, że jestem mistrzem parkoura. Nikt temu nie zaprzeczy. Dlatego zaprezentuję wam, jak poprawnie zrobić potrójną 180. Zapraszam! Pierwszym, najważniejszym etapem jest zbudowanie grubego penisa. Tak grubego na 3 kratki. Następnie trzeba włączyć F3 i spojrzeć na swoje koordynaty. Ważne by były. Po prostu, aby były. Następnie trzeba skoczyć w odpowiedni sposób. Prosta sprawa, co nie? Czekajcie, co się tam dzieje? Edek, ty gnoju! Ukradłeś mi miniaturkę, chodź tutaj!